Jakby ktoś z Państwa jeszcze chciał, to są ciopaski już gotowe, można podchodzić. Teraz wejdę między naszych członków i spróbuję cokolwiek się dowiedzieć, co u nich słychać. Pani Aniu, zaczniemy od naszej seniorki, pani Ani Żeleszkiewicz, mogę tak przedstawić, prawda? Pani Aniu jest najstarszą członkinią naszego stowarzyszenia. Mogę pochwalić? 97 lat. Pani Aniu, proszę powiedzieć kilka słów, jak się pani czuje, jak tutaj jest, jak fajnie. No właśnie mówię, że bardzo przyjemnie jest posiedzieć na wodę, jak jeszcze jeździają i ma czuć towarzystwo, bo ja teraz bardzo jestem samotna. No córka pracuje tak, że prawie całymi dniami no siedzę sama. Tak, jak jest właśnie. Rzadko no, chodzę na mityngi w poniedziałki, ale już teraz nie mam siły, już no, teraz no. Muszę... Ale tak pani Aniu, jak patrzę na panią, to słowo honoru chciałabym dożyć w takim stanie i takiego wieku. Tego wszystkim zresztą życzę, bo i umysł sprawny, a no wiadomo, z chodzeniem, ale laseczka jeszcze na razie... O, no proszę, krzyżówki są rozwiązywane, także nie ma problemu. Marcin, jak się czujesz? Wszystko w porządku. Wszystko ci pasuje? Tak, jestem zadowolony, tak, dziękuję. No, dobrze, no to fajnie. Dzielimy się też naszymi różnościami, które żeśmy przynieśli, oprócz tego, co zostało tutaj zafundowane przez nas. No, a teraz idę do dalszych moich pań. Bardzo proszę. Ala się zbliża. Dobrze. Bardzo proszę pani Olu. Słucham. Kilka słów powiedzieć o sobie, o tym, jak się pani tu czuje i w ogóle i tak dalej. No nie będziemy tu wszystkich znać tutaj. Ja się czuję świetnie. Jest dobra atmosfera, świeci słońce, a wiaterek nie przeszkadza. Ale towarzystwo, niech pani tak. Towarzystwo świetne, znające się od 100 lat. To jest i dziękujemy przewodniczącej oczywiście za wszystko. To praca całego zarządu i innych członków, także to należą się podziękowania na większej grupie ludzi. No, proszę bardzo. Komu tutaj? Gdzie jestem? Co? Czy trzeba do męża krzyczeć? Proszę? Do męża trzeba krzyczeć? Nie, on słyszy, tylko że nie mówi. Aha, chciałam tutaj jeszcze przedstawić jednego naszego członka od paru lat, ale zanim mówił, pan Ryszard, zapomniałam. Mieloszyk. O, z szeptem do mnie mów. Także nie będzie tutaj rozmowy, zaraz poszukamy kogoś innego do tej naszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Czekaj zaraz. Krysiu, bardzo proszę, to moja prawa ręka, to moja osoba, bez której stowarzyszenie by nie mogło istnieć, która trzymamy mnie za rękę, jakbym za dużo chciała kasy wydawać. Bardzo proszę pani Krystyna, poczujka. Dzień dobry państwu. No cóż ja mogę powiedzieć? Służę pomocą w każdej chwili dla mojej pani prezes i dla całego zarządu. Na tyle, na ile umiem. Wspieram tutaj ludzi potrzebujących, którzy się do nas zgłaszają. No i tyle. I dopóki będę miała siły i czas wolniejszy, to będę to czyniła. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle. I to wszystko. Dziękuję serdecznie. Proszę bardzo. Teraz idziemy. Jeszcze mamy tutaj w stowarzyszeniu kilka osób, artystów, że tak powiem. Zresztą pani Ania Żeleszkiewicz też jest malarką, poetką. Szereg osób na pewno ją zna. Ale teraz chciałam przedstawić tutaj naszego członka, pana Przemysława Zacharkiewicza, który jest świetnym fotografem. Jego fotografie były zresztą wystawiane parę lat temu w kawiarni Galeria, nie? To bodajże w galerii. Także
Przemek jest bardzo osobą skromną, osobą, no, oczywiście, że jak jest w naszym stowarzyszeniu, to w jakiś sposób jest związany też i z innymi sprawami. Nie wiem, Przemku, czy powiesz parę słów? Czy tylko wystarczy, że cię przedstawiłam? Tutaj zdjęcia zrobione. No, dobrze. No. Tylko jeszcze dodam, że tak łatwo nie wiesz, Przemek przyszedł do mnie, ponieważ był moim podopiecznym jako logopeda gdzieś dwa. Proszę, chwileczkę poczekaj. Przedstawiam teraz panią Irenę Dolińską, która jest w mieście tutaj logopedą, ale równocześnie jest członkiem naszego zarządu. Bardzo proszę. No i właśnie przyszedł odwiedzić, porozmawiać z nim, co u niego słychać i jest mi bardzo miło. No właśnie. Więc dziękujemy bardzo. Dzięki. No to wszystkim chłopcy, którzy co roku zresztą, od, ja wiem, chyba od już kilkunastu lat, pomagają nam w tego typu imprezach. Dzisiaj jak zwykle obsługują najgorszą rzecz, czyli stoją przy grillu, bo jest gorąco, ale zawsze uśmiechnięci, zawsze korzystamy z ich pomocy, za co serdecznie zresztą dziękujemy. Czy któryś coś powie? Mogę ja. Proszę bardzo. Dla nas harcerzy to jest bardzo ciekawa okazja, bardzo ważna też okazja, żeby spotkać się z innymi ludźmi, którzy potrzebują w pewnym sensie naszej pomocy i którym możemy ofiarować naszą służbę. I bardzo się cieszymy, że możemy tutaj współpracować, też często spotykamy się, czy to właśnie na corocznym pikniku, czy to też na Wigilii Ponowskiej, która jest organizowana co roku i zawsze staramy się jak najbardziej tutaj dopomóc. I też zawsze możemy liczyć z drugiej strony też na pomoc, więc to jest dla nas taka bardzo owocna i piękna współpraca, która mam nadzieję z roku na rok będzie się rozwijała. Dziękuję bardzo.